Sobota, 11 lipca, dzień koszowania na trzecią trzysetkę, dokładnie 325 km, miejscowość Kostomłoty. No po dwutygodniowej przerwie, w sumie no, po tygodniowej przerwie, ptaki wysyłam na lot, nie dawałem je na ostatni maraton, o czym opowiadałem w poprzednich filmach. A w dzisiejszym filmie pokażę Wam właśnie niedzielny taki oblot weselny. W czwartek robiłem taki trening weselny, więc troszeczkę o tym opowiem w tym odcinku. No i jeszcze postanowiłem wprowadzić taki cykl odpowiedzi na Wasze pytania. Często pytacie mnie pod filmem właśnie o różne rzeczy. Postanowiłem, że najlepiej będzie po prostu, jak na końcu każdego filmu, na bieżąco postaram się tak po mojemu odpowiedzieć na Wasze pytania. I zapraszam do oglądania. Narzekałem, że mam mało gołębi i moje samice z oblotu, nie wiem, czy to chyba jakieś samce. Całe stado przyciągnęły. A teraz jeszcze mi wymieszały z zamojskimi. O, tu są, tu widzę dwa zamojskie. O. A, nie wiem, czy to będzie widać w telefonie, ale dzisiaj zamojskie wystartowały. Nie wiem, czy to widać. No ja ogólnie lubię mieć różne gatunki zwierząt, a gołębiami zamojskimi zaraził mnie kolega Marek Koliński, którego pozdrawiam, jeżeli ogląda akurat ten film. Kiedyś myślałem o tych gołębiach, ale ja ogólnie się zniechęciłem nieraz po prostu zakupem ptaków, bo jak się kupuje na takich właśnie targach lokalnych, to no nic to nie ma wspólnego z opisem rasy i tak dalej. A ja tutaj jeszcze na grupie od takiego kolegi Edzia, on też bardzo dużo, długo hodował gołębi zamojskie i od niego miałem dwie parki. I później od kolegi Marka Kolińskiego i wykrzyżowałem, i to są już tegoroczne młode, pierwszy rok. Cały czas są na oblocie, one kilka razy dziennie startują i latają. Lubię patrzeć właśnie na nie, tylko że trochę głowa boli, bo to cały czas trzeba patrzeć do góry. One lecą takim kominem po prostu cały czas do góry. No pocztowe już mi się rozdzieliły samice. Z tego co widzę. O tak, została już tylko moja garstka. Dzisiaj zrobię lot weselny, jest niedziela, kończę kurację antybiotykową. Prawidłowo powinien być lot. No jest ogólnie już... to jest... będzie 9 czy 10 to był lot? Chyba 10. Tak, 10. To no, tu już gołębie są stęsknione, jeszcze jak ja bym ich tu przytrzymał bez lotu weselnego, no to byłaby lipa. Zresztą samice mi już też jaja nanosiły. Ale tak czy inaczej robię dzisiaj lot weselny, samice sobie polatają, bo chcę, jakbym zrobił lot weselny, to nie trenowałyby, a chcę, żeby jednak sobie potrenowały. Samice już długo latają, zresztą nawet nie było ich koło domu. Gdzieś dalej poleciały i przyciągnęły ze sobą inne ptaki, ale jak potrenują, później puszczę samce, no i później puszczę je razem na lot weselny i rozdzielimy je po kilku godzinach. Zresztą też muszą się przeparować, bo po takich stratach no to bardzo dużo jest porozdzielanych par, więc muszą się przeparować. Pięknie te zamojskie dzisiaj latają. O, tu wraca z treningu. Cieszy mnie to, że wczoraj doszła mi moja ta samica, która w tamtym roku bardzo fajnie latała. Także jakiś pozytyw jest. O,
Nie, już chyba coraz mniej widać. Widzicie, nie wiem czy widać na telefonie, ich może nie widać, ale... 4 sztuki. 4 sztuki, fajnie idą coraz wyżej do góry. A tutaj mi te pocztowe troszeczkę popsuły, bo ten na przykład zamojski zszedł do pocztowych. A tamte 4 sztuki już zgubiłem z oczu. A nie, są tutaj. Tak trenują samce. Ale właśnie mi tutaj nie weszło kilka samic i już widzę, zaczyna się klaskanie. Więc tak ostro trenować raczej nie będą już. Ale widzę poprawę po tej kuracji antybiotykowej, tak czy inaczej. O, tutaj jest taka leserka. O, widzicie, już zaczynają. Zaczynają szybować. Jednak tutaj samice z nimi wystartowały. Te co mi nie weszły, a było ich chyba 3. 3 sztuki. No i część samców już się zainteresowało i o, już lata tutaj. Klaszcze. A reszta poleciała gdzieś sobie. Ten trening koło domu ich za bardzo nie interesuje, ale to fajnie. Cieszę się, że trafiłem po prostu z tą kuracją. Chłopakom tutaj w oddziale lot poszedł, no tym razem bez większych jakichś problemów. Troszeczkę żałuję, że tam chociaż 5 nie wsadziłem, bo spadło się teraz w dół. Jestem chyba 18 albo 19 w oddziale. No ale ja tam wolę nie ryzykować. Może w przyszłym roku będzie stado bardziej takie gotowe do walki na pełny sezon. W tamtym roku obleciałem pełny sezon. Tylko że właśnie na pierwszym maratonie, o właśnie, coś tu jest na rzeczy. Na pierwszym maratonie też miałem straszną katastrofę, bo wsadziłem jednego gołębia i też spadłem w dół. Ale no później odrabiałem straty i finalnie nawet nieźle to wyszło. No to czekamy aż wrócą samce i puścimy je na lot weselny. No i samce wróciły tutaj już z oblotu. Teraz im potwieramy cele. No, już za bardzo nie ma za dużo rzeczy, za dużo cel do otwierania. Tu. W sumie tak się poskładało, że akurat tutaj cała para, tutaj cała para. No ten, tu dwie rzeczy mi martwią, bo ten mój najlepszy samczyk zgubił roczną samicę i ta najlepsza samica tam z białymi lotkami też zgubiła swojego samca. To są moi ulubieńcy. Cieszą się sobą i o to chodzi. Już wam otwieram. Jedni ten samczyk może... A samic jest aż... Nadto, bo samic jest 20, a samców jest 15 na tą chwilę. O, ta samiczka mi doszła. Taka trochę smutna, no ale... Cóż jej poradzę, w kondycji nawet okej, także nie ma co narzekać. Tutaj moje dziadki i babki. Siak, otworzymy. Nawet w sumie powinno się bez miski robić. Miski to właśnie tak po locie. Ale lot weselny taki zrobimy. Raczej lot. No w sumie lot.
niedługi trening, wywiozę je może na 30 km na odbudowę morali, też na jakby na przypieczętowanie tych nowych parowań. O, tutaj samica jest luźna i przyszła do samca. No, gołębie są całkiem inne po tej kuracji na drogi oddechowe. Zresztą widać, wojują strasznie. Strasznie, tutaj coś. Albo do tych samców jeszcze chyba samiczki nie przyszły. Patrzcie, ile jajek. Tutaj zniosła, tutaj zniosła. Tutaj są nawet dwa. Na drugi rok pomyślimy. Myślałem o tych piłkach. Tutaj jeden z kolegów w komentarzach pisał, że te regały się na dwa razy sprawdzają przy wdowach. Coś w tym jest, no. Będziemy myśleć na drugi rok. Tak jak mówię, ja tutaj się nie nastawiam na mistrzostwa. Ja bardziej tutaj dzielę się z wami swoimi spostrzeżeniami na daną chwilę w mojej hodowli. Ja cały czas się uczę i obserwuję. No i, ale mam nadzieję, że w końcu nadejdzie taki czas, że będę miał drużynę taką na miarę zwycięstwa. Tutaj się, o jest, przyszła samica do mojego samca. Dobra, koledzy i koleżanki, nie będę przedłużał. Niech one się tutaj, też nie będę im tu przeszkadzał, bo teraz im stoję na przylocie. One się tutaj będą sobą cieszyć. Myślę, że zostawię nawet na 2-3 godzinki. Tutaj wolierkę otwartą i będą sobie wchodzić, wychodzić i tak przez kilka godzin będą sobie mogły. O, właśnie o coś takiego mi chodzi. To, że one się widzą, to jest jedna rzecz, ale one sobie jeszcze muszą z sobą tak o polatać. No i zastawiamy. Witajcie, koledzy i koleżanki. Mamy dzisiaj, widać, 9. Jest to czwartek, 13 stopni na zewnątrz. 5 godzina rano, no prawie 5. No i jedziemy do Gołębi. I dzisiaj planujemy zrobić trening taki motywacyjny. Tak, korzystając z okazji, wstępnie już wam powiem, o co w tym chodzi. No, u mnie gołębie 2 tygodnie były w domu. To pierwsze co, no muszą sobie przypomnieć, o co w tym wszystkim chodzi. No i to jest jedna rzecz. A druga rzecz, no to też już gołębie są rozdzielone praktycznie 11 tygodni. I tutaj już zaczyna im... O, tak w międzyczasie patrzę, bo wczoraj padało. I jednak trochę tak mgliście jest, no ale niczym, ja dojadę do gołębi, niczym je złapię, niczym wystartujemy, to myślę, że będzie ok. No, ale wracając do tematu, no gołębie już zostały rozdzielone 10 tygodni temu, 10 albo 11, a trzeba byłoby to przeliczyć, no ale coś koło tego. No jest już szmat czasu, one są już za sobą stęsknione. Zresztą u mnie już 2 samice, to tam nawet po 2 jaja zniosły. Zaczynają się między sobą parować. O, mi tu gościu wjechał. Zaczynają się między sobą parować. No i zaczynają też nim już gubić tą motywację po prostu. Już takie wdowieństwo nie jest dla nich, że tak powiem, oczywiste. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, no sporo par mi się porozdzielało, część partnerów im poginęło, no i musimy to wszystko przeparować, znaczy wszystko, przepraszam, nie wszystko, połowa par jest takich, co albo jeden, albo drugi partner po prostu zginął, albo samiec, albo samica. No i samic przede wszystkim mam 5 sztuk za dużo,
Ale to ja to robię tak, że paruję pierwszy strzał, oddzielam samice, a te, które nie były sparowane, zostawiam dalej z samcami. Po to, żeby one w drugiej kolejności się sparowały. I wychodzi na to, że jeden samiec będzie miał dwie samice, raczej jeden, pięć samców będzie miało dwie samice. No ale to jest akurat też korzystne, bo po przylocie te samice będą się wręcz biły o to, no, która z nim zostanie. Więc też w locie one o tym będą myśleć, więc to jest taka dodatkowa motywacja, że będą myśleć o tym, że tam konkurentka może już urzęduje w celi z jej samcem, nie? Także to jest też taka dodatkowa motywacja. Przeparowanie, to wam mówiłem. A, no i też takie przypomnienie sobie, bo bardzo często jest tak, że no jak ostatnio trwał konkurs 2 godziny 42 minuty, no to wyobraźcie sobie, ile zeszło też, żeby te wszystkie gołębie były w domu. Więc ten partner na przykład, który nie był pierwszy, no to czekał nawet i kilka godzin na swoją samicę. No to też tak nie buduje morali. On w tym momencie już jakby tak bez takiego treningu wystartował, no to on sobie myśli, będzie ta moja stara, czy nie będzie. No też ta motywacja nie jest taka, jak powinna. A przy takim króciuteńkim locie one fajnie wszystkie się zlecą do domu. I odbudują te morale po prostu. Kiedyś oglądałem taki film pana Tatka Bąka, on tak fajnie opowiada i właśnie on tak mówił, że i zgadzam się z nim, że samice o kurczę, mgła taka dosyć spora, że samice mają to do siebie, że ją to nawet i kogut może zdeptać po przylocie i ona jest zadowolona, a samiec to jednak czeka na taką swoją samicę, żeby się z nią przywitać, i to wpływa bardzo na jego morale. Więc dzisiaj te morale będziemy też właśnie głównie samcom w taki sposób odbudowywać, a samice będą zmotywowane tym, że no te 5 sztuk przynajmniej, że jej konkurentki mogą je uprzedzić po prostu z tego lotu. Odezwę się, już będę u gołębi. No i z planu może być lipa. Popatrzcie, jak na horyzoncie. O, swoją drogą, tutaj nieraz widać Tatry. Zależy w sumie od powietrza. Z reguły jest tak, jest takie przysłowie, że jak widać Tatry, to za 2 dni czy za dzień będzie padał deszcz. No w sumie poniekąd to się też sprawdza. A tutaj jesteśmy na takiej, no to jest taka góra w sumie, można powiedzieć. Ja mieszkam tam, w dolinie. No, ale do czego zmierzam? Kurde, w sumie jak tu na górze będzie mgła, to aż się boję wjeżdżać w dolinę. No ale zobaczymy, może jak je złapiemy, to może akurat zejdzie. Jestem u samców. Samce są w przedziale samic, bo no samice już złapałem. Samce przeganiam do przedziału samic, tam je łapię, nie łapię je tutaj, bo nie chcę je płoszyć. One z reguły jak siedzą na celach, łapanie takie na celach to później skutkuje tym, że one się boją po prostu, jak się przychodzi, to uciekają z cel, bo no, cały czas mają w głowie, że je będziemy łapać na koszowanie czy na lot. Ja to dopiero wprowadzam, widzę, że jest efekt tego, że gołębie są bardziej oswojone, no ale w niektórych przypadkach były to lata łapania w celi i one tak szybko się nie przekonują. Tu jest babcia. Babcia jest na znaczniku, ona już została na klasyka. W sumie jeszcze jedna samica jest na klasyka, ale jest akurat u młodych. No i 4 samce mam tutaj na klasyka. To takie są, można powiedzieć, rozpłodowe. No i one mają na celu przywitać gołębie, które pierwsze gołębie, które wracają z lotu, żeby nie wracały do pustego gołębnika. No ale też do sedna, bo się spieszymy. To jest kał samców. Kształt ok, okraszony puchem, czyli mi wydaje się, że jest wszystko to, co powinno być. Aczkolwiek jak łapałem samice, to nie czułem w nich mocy. No, miejmy nadzieję, że się pomylę i w niedzielę pokażą klasę, ale już taki przekonany do końca
Nie jestem. Dobra, łapię samce. No i zasuwamy, żeby zdążyć ze wszystkim, bo jak to każdy, do pracy się spieszy. Powoli dojeżdżamy do miejsca wypuszczenia. Widzicie tutaj, tak można powiedzieć, szczere pole. A tu proszę. No co prawda były ekstra klasy, ale stadion. Niestety spadł. A ja sobie tutaj zawsze jeżdżę. To jest taki kompleks. Tutaj są takie długie maszty i to fajnie widać z daleka, więc liczę też na to, że gołębie taki punkt orientacyjny tutaj z tego mogą mieć. Z tego miejsca. O, tutaj są stadiony treningowe. No ciekawie to wygląda z racji tego, że o, widzicie tutaj na przykład tutaj jest kukurydza. I teraz akurat na mecze tyle ludzi już nie przyjeżdża. O! Widzicie? Widać to będzie. Parking dla zajęcy. O! One się tu ścigają, mają elegancki plac. Ale dobra. Ja tutaj cofam. Widzicie, pogoda nie rozpieszcza. Pogoda nie rozpieszcza, ale nie będziemy się tym przejmować. To jest dystans 30 km, więc one to powinny zrobić z paluszkiem w oku. Taka troszkę mgła, ale nie ma tragedii. Niskie chmury. Powinno być ok. O, siedzi tutaj gościu na lampie, czeka na lepsze czasy. Otwieram klapę i nie cackam się z tym. A, myślałem, że to ona, to są jeszcze inne ptaki. Nie cackam się z tym. Tutaj są samice, samce. Puszczam, jedziemy do domu sprawdzać, jak im tam się przyleciało. Kurde, jak to zrobiłem, same się otwarły. Ostatko małe. Mam teraz coś koło 30 gołębi. To bardzo mało. W sumie chyba nie będzie 30, bo mam wszystkich 35 i odchodzi z tego 6 na klasyka, czyli takich typowo lotowych jest 29. Straszna lipa. A jeszcze 4 loty konkursowe. Dobra, niech one tutaj obierają kierunek. A ja zasuwam do domu. I mamy je. Praktycznie na równo żeśmy przyjechali. A ciać, ciać, ciać. Tamte jeszcze muszą dolatać. O, tutaj jedna gdzieś się zapodziała, nie leciała ze stadem. A zgubiło mi ostrość. No i one teraz, akurat przygotuję sobie karmę i one będą siedzieć razem. Miałem tutaj zapytanie o wlot. Jak go skonstruować? No wlot jest typowo zrobiony tutaj, że tak powiem, pode mnie. W zależności jakie tutaj macie pokrycie dachowe, to jest ważne. No i w sumie tak, w sumie tyle. No i ważny jest też rozstaw krokiew tych. Ja sobie tutaj wyliczyłem szerokość na podstawie szerokości dachówek, żeby też po prostu nie docinać dachówek. To wyliczyłem tutaj, że
To jest na cztery dachóweczki szerokie. Wyciąłem, jak widzicie, jedną łatę tutaj. No i jeden rząd dachówek po prostu. No w sumie dwa rzędy dachówek zostały wycięte. Wyjęte, przepraszam. Tutaj jest blacha z okucia. I ona jest przymocowana do górnej łaty. Ta blacha jest wygięta pod kątem opadania dachu. No i tam, nie wiem czy będzie widać, o, jest reszta tego okucia, która zasłania, ja to nazywam, całą budę. No i jest podstawa. Podstawa jest tutaj wypuszczona. Z drugiej strony jest zakuta podstawa też blachą, z tego względu, że no ona bardziej wystaje tam, ponad dach wystaje, więc to jest ważne, żeby ją zakuć, bo jak miałem wcześniejszy wlot, to po prostu bardzo szybko mi gnił. Jeżeli chodzi właśnie o tutaj już całkowity wlot, no to ja mam to na zasadzie takiej, tu jest taki wręg do przesuwania, tu jest pleksa, mam dwie pleksy na zasadzie jak kiedyś były kredensy, że można jedną nasuwać na drugą. Na wiosnę otwieram to w ten sposób, żeby gołębie się uczyły, przede wszystkim roczne, wychodzić z wlotem, bo jak one by wychodziły po prostu tam wylotem przez wolierę, to później by chciały też tamtędy wejść, więc na wiosnę, na pierwszych oblotach otwieram to w ten sposób. A teraz po prostu na przylocie otwieram tylko tutaj. A i jak wracają z treningu, to mogę im otworzyć na całe. Antenę mam jedną polową, więc jak jest lot, to ja tutaj ograniczam tak do wejścia jednego gołębia. Jeszcze dodatkowo mam tak, że nie jest to idealnie równe tutaj, wyliczone do wszystkich klawiszy. Tutaj jest taka delikatna przerwa, że tutaj zachęca gołębie, żeby akurat właśnie przez tą większą dziurę wchodziły. I tak, do tego jest właśnie dokręcona druga ramka. Ona tu ma wywiercone przejście na drut, na którym są montowane klawisze. Blokują się one właśnie też na ramce. Bałem się, że to jest za niska wysokość. A i te gołębie, że nie będą wchodzić przez nie. Ale bardzo się fajnie to sprawdza. No i miałem drugie pytanie odnośnie wentylacji. Jeżeli chodzi o wentylację, no na takim gołębniku strychowym, no to tutaj nie ma większego problemu. Zresztą jak widać na starych firmach braci Jansen, oni tam nie musieli robić specjalnie kominów, jakichś dodatkowych wyciągów po prostu. Oni mieli takie wyświechtane dachówki, które jeszcze robił pewnie ich ojciec, i przez ileś tam lat w ogóle tego nie zmieniali. Zresztą oglądałem kilku hodowców, nie wiem czy nie, Desmond i Matthias, też oni mieli właśnie z takich starych dachówek, wręcz można powiedzieć z odpadu zrobione pokrycie dachowe, żeby właśnie powstawały, o, takie luki jak tutaj. Ja mam zwykłą betonówkę nawet i ona też super się sprawdza. Co prawda nawet mi kiedyś tutaj koledzy pod filmem sugerowali, że tutaj jest za duża dziura i może coś wleźć. No właśnie też będę musiał pomyśleć o tym, żeby to jakoś zabezpieczyć. No ale ja mam takiego tutaj psiurka małego, który on tu w nocy tak grasuje, tak lata dookoła domu, że on nie pozwoli, żeby tutaj cokolwiek wlazło. No ale wiadomo, że może też nieraz przespać sprawę. Tutaj jest taka siatka ograniczająca, ona jest tak troszkę pod skosem, żebym nie musiał tutaj cały czas chodzić schylony. No i mam jeszcze ewentualnie takie przesuwne, ale mi się widzę już zablokowało, bo nie było używane dosłownie lata. Bo czasami jest tak, że po prostu zasuwam tutaj, żeby nie było takiego ciągu. Kiedyś myślałem jeszcze o dodatkowym kominie tutaj, ale nie ma potrzeby takiej, gdyż no jak, o właśnie, oznaką dobrej wentylacji są pajęczyny. Nie będzie tego chyba widać, a może będzie. Są pajęczyny, które no będę musiał w końcu tutaj wydmuchać, bo tam też jest pewnie zaległości skórzu i będę musiał podsuwać troszeczkę dachówek i jakimś nawiewem nawet troszeczkę to przekurzyć, ale to może przed następnym sezonem. Już teraz nie będę
nie będę kombinował. Więc no, wracając do sedna, najlepszą wentylacją to jest właśnie dachówka, która niekoniecznie jest idealnie położona. A jeżeli, no każdy musi dostosować wentylację tutaj no do swoich możliwości. U mnie świeże powietrze napływa nuklotami, u samic napływa przez wojlerę, no i wychodzi tutaj górą. Tutaj też jest w sumie, tam jest dalej poddasz, ale jest też zabezpieczone z drugiej strony też siatką. I to wychodzi, już później ciągnie u góry tutaj, ciągnie przez cały ten budynek taki gospodarczy, tak go mogę nazwać. I tutaj jest taki ciąg u góry. No i reszta też jeszcze tutaj wychodzi. Zresztą fajnie też wygląda, nie udało mi się kiedyś w ostatnim czasie tego nakręcić, ale jak przyszła burza i tutaj jak uderzyło właśnie taki podmuch powietrza pierwszy, jak to przy burzy, to fajnie tutaj było widać, jak to powietrze tak wpadło wręcz do tego gołębnika i taki kurz, który jest zawieszony na tych dachówkach, on się po prostu rozszedł po tym gołębniku. No ale za chwilę po prostu poszło to w drugą stronę. Wyciągnęło to wszystko przez te właśnie dachóweczki. No i to by było tyle w kwestii waszych zapytań. Zapraszam do zadawania kolejnych pytań. No i trzymajcie za mnie kciuki w tą niedzielę. Jeżeli ptaki fajnie przylecą, no to pokuszę się o wystawienie ich przynajmniej kilku sztuk na maraton, no i potem już ostatnia 300 w sezonie i ostatni maraton. Pozdrawiam was serdecznie, cześć!